No w końcu zakończyło się to przysłowiowe skakanie przez wersalkę w mieszkaniach, bieganie w parku, po lasach. Wracacie do treningów, ale trochę do nowej rzeczywistości. Jak to wygląda w Twoim przypadku, w przypadku bramkarzy GKS-u Tychy? Na pewno długo czekaliśmy na ten moment, żeby wznowić treningi na ten moment w tych małych grupach, ale przynajmniej na boisku z piłką. Jeśli chodzi o bramkarzy, to myślę, że i tak mają trochę ułatwione zadania w tej kwestii, że są te małe grupy, bo nasza grupa liczy 4 bramkarzy plus trener, więc 5-osobowa grupa. Możemy zrobić normalny trening bramkarski, więc jakby na plus duży, także w końcu na boisku z piłką i to, co tak naprawdę do tej pory robiliśmy, nic wielkiego się nie zmienia, ale też oczywiście czekamy na te treningi z całą drużyną, tak żeby poczuć odległości, zagrania z chłopakami z drużyny, no bo to też jest ważne, żeby to wszystko dobrze współgrało. A jak bardzo i czy jakoś w mocnym stopniu ten trening bramkarski się zmienił, czy w zasadzie większych różnic nie ma? Nie, właśnie w naszym przypadku to aż wielkiej różnicy nie ma od wczoraj, tak? Jak możemy już trenować w tych normalnych, w tych grupach takich 6-osobowych, tak? No to już tak jak wcześniej powiedziałem, jest nas 5, więc spokojnie możemy sobie zrobić trening bramkarski i w niczym nam to nie przeszkadza. Po prawie 2 miesiącach wracacie do tych treningów. Jak te indywidualne przygotowania wyglądały, te wszystkie rozpiski, była potrzeba uderzenia piłką o ścianę, jak to w Twoim przypadku wyglądało, jak Ty sobie radziłeś w tym trudnym okresie? No na pewno trzeba było sobie jakoś w tym trudnym okresie poradzić indywidualnie, tak mieliśmy rozpiski przez trenera zapisane i trzeba było je realizować w własnym zakresie, też trzeba było jakoś też troszeczkę tej piłki, czucia takiego, jest bardzo potrzebne, żeby za długo nie było tej przerwy, więc trzeba było sobie jakoś poradzić indywidualnie, czy to w domu, czy na podwórku, żeby trochę poodbijać ściany i tyle, no trzeba było to zrobić, ale cieszę, że w końcu jesteśmy na boisku i to jest najważniejsze, na tym się teraz skupiamy, chcemy się dobrze przygotować do startu ligi i zrobimy wszystko, żeby tak było. A jak to wyglądało z takiego mentalnego, psychologicznego punktu widzenia, no bo nie było tego światełka w tunelu przez kilka tygodni. W zasadzie nie wiedzieliśmy, czy rozgrywki zostaną wznowione. Po tej informacji, że sezon będzie wznowiony, pojawiła się taka nowa nadzieja i dodatkowa motywacja do pracy? Znaczy, mi się wydaje, że cały czas powinniśmy mieć tą motywację i nigdy jakby nie tracić, no bo cały czas jesteśmy zawodnikami na kontraktach i musimy profesjonalnie podchodzić do tego, co robimy. Każdy robił to indywidualnie, ale każdy też był świadomy tego, że w każdej chwili ta liga może ruszyć. Na początku nie spodziewaliśmy się, że to potrwa aż tak długo, tak, że to będą te 2 miesiące ponad może już, ale każdy myślał, że może to potrwa 2 tygodnie, miesiąc i wrócimy do ligi, więc każdy robił te indywidualne rozpiski i starał się przygotować do tego, żeby być jak najlepszej dyspozycji przed startem ligi.